Yeah. I can add several more heads to this one, all crowned. W Wiedźminie pierwszym dysponowaliśmy niewielką ilością modeli. Tworzyło to dużo problemów, ponieważ w ciągu całej gry w kółko napotkaliśmy te same modele odgrywające nowe role. W Wiedźminie drugim chcieliśmy to zdecydowanie zmienić, więc postawiliśmy na modułowość postaci. Każda postać jest budowana bezpośrednio w silniku z przygotowanych wcześniej komponentów. Stworzyliśmy pełne sety rąk, nóg, torsów, czapek, akcesoriów dla postaci, które pozwalają nam na zbudowanie dowolnej postaci w zależności od roli, jaką będzie pełniła w grze. Dzięki temu, że postaci mogą losować swoje wyglądy, jesteśmy w stanie za pomocą jednego szablonu wyspawnować kilkanaście różnorodnych postaci, które będą różniły się nie tylko kolorami, ale również detalami wyglądu, a czasami nawet całkiem takimi znaczącymi szczegółami. Przykładowo jedna postać może być w kożuchu, druga w zwykłej kurtce, niektóre postaci mają zawieszone u pasa kufle, inne tam mają noże, niektóre nie noszą spodni, inne za to mają spodnie. To wszystko razem zebrane do kupy sprawia bardzo dobre wrażenie. Głowy postaci potraktowaliśmy jako zupełnie osobny problem. Najpierw stworzyliśmy ciała postaci, a następnie staraliśmy się wykonać w miarę realistyczne i pełne charakteru twarze, tak żeby pasowały do stworzonych wcześniej ciał. Stworzyliśmy ponad 100 różnorodnych głów. Wszystkie były przygotowane przez doświadczonego rzeźbiarza w programie do rzeźby cyfrowej. Osobną kwestią są główne postacie, główni NPC, którzy pojawiają się w grze, którzy byli traktowani w sposób bardzo indywidualny, znaczy bardzo długi czas skupiliśmy się na dopracowaniu szczegółów i detali i całej bryły postaci, zaprojektowaniu i później wykonaniu. Trzeba także ustawić tak zwane kości fizyczne. Są to kości, które poruszają się niezależnie od ruchu całego szkieletu postaci. Na przykład kucyk Geralta, który nie jest, jego ruch nie wynika z animacji, lecz jest automatycznie wyliczany podczas jego ruchu. Ustawienie tych kości jest naprawdę trudne, ponieważ trzeba tam ustawić takie parametry jak masę, prędkość poruszania, wpływanie kolejnych segmentów kości na siebie. Te kości fizyczne są również przypinane do różnych elementów odstających od postaci, jak na ramienniki, jakieś na przykład miecze wiszące u boku postaci. Wiedźmin jest grą RPG, dlatego ma wiele systemów, które należy obsłużyć animacyjnie w bardzo prosty sposób. Potrzebowaliśmy do tego bardzo prostego narzędzia. Takie narzędzie powstało. Głównymi celami, które przyświecały nam przy tworzeniu systemu Miki, był automatyzm, łatwość animacji i skalowalność tego systemu. Narzędzia, które powstały, umożliwiają animatorom bardzo szybkie tworzenie animacji. Animację samą sobie zrobić jest bardzo łatwo, ale bardzo trudno jest zrobić fajną animację, która pasuje w grę. Powstaje animatik, natychmiast jest wrzucany do gry. Jest taka bardzo zgrubna animacja, która pokazuje, jak to wszystko wygląda. Później jest nagrywany tego mockup. Mamy specjalny autorski system do mockupowania twarzy z wideo. I po mockupie jest to wszystko wrzucane jeszcze raz i dopieszczane aż do finalnego efektu. Główna część naszej pracy, a w szczególności te najbardziej zaawansowane elementy silnika, na którym powstaje Wiedźmin II, powstały tylko głównie po to, żeby graczom uprzyjemnić rozgrywkę. Tak naprawdę idealna sytuacja jest taka, gdy ktoś nie zauważa, że pod spodem tego wszystkiego, co on odczuwa, co odbiera grając w grę, leżą naprawdę skomplikowane i zaawansowane systemy. I mam nadzieję, że właśnie tak będzie wyglądać doświadczenie z gry Wiedźmina II.